Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii na moim kanale. Z tej strony oczywiście jak zawsze Kat i dzisiaj zaczniemy serię Indycza Niedziela. Nie wiem dlaczego ta nazwa, znaczy wiem dlaczego ta nazwa, myślałam, że to będzie zabawne, okej? W tej serii będę grała w gry indie, w gry niezależne. Często gry, które są dostępne również we wczesnym dostępnie free to play na Steamie. Chciałabym spróbować czegoś nowego. Często te gry są bardzo niedocenione i bardzo nieznane, więc może ktoś z Was sobie jakąś upodoba przy okazji. Dzisiaj zaczniemy od gry, która nazywa się It's Always Monday. W sumie jak przeczytałam opis na Steamie, bo gra jest dostępna za darmo na Steamie, to opisem przypomniała mi Stanley Parable. W Stanley Parable w sumie nie grałam, widziałam tylko gameplay na YouTubie, więc możemy zobaczyć. Rozglądamy się myszką, chodzimy w sadem, czyli klasyk. W sumie, jeśli graliście w Gone Home, to interfejs wyglądał dosyć podobnie i ta czcionka w sumie też. Czasami czuję się jakbym całe moje życie spał z szeroko otwartymi oczami. Powiew wiatru sprawia, jakbym czuł, że ma się coś zmienić. Coś w tym stylu. Wiecie, jak to się tłumaczy na gorąco, trochę słabo. Okej. Pracujemy na gruszce. Hi. 5 kroków i będziesz wolny. Tu mamy Excela. Chat roulette. Żeby wyłączyć. Okej, zobaczmy. Chat roulette. Hey Bob. Jak się masz? Jesteś wciąż uwięziony? O czym mówisz? To my. Jesteśmy Bobem. Oh my god. Jestem napalony. Napalona. Możliwe. Czy nadal masz chłopaka? Może wyskoczymy na drinka? Zapomnij. Widzę twoją agonię. Wysłam ci plik. Otwórz go, jeśli chcesz wydostać się z tego miejsca. Czyżby to były wirusy? Okej, to zdjęcie. A jakieś następne? Okej. O nie! Nie mogę trafić w ha! Hej. Gdzie jest ha? Nie działa! Naciskałam! Come on! Nie wyszło? A, 4 kroki. Dziwne. Coś się zmieniło. Ale naciskam, ha, przysięgam. Okej, wróciliśmy do pracy. Jesteśmy jakimś analitykiem, chyba. Jakieś wydatki, cokolwiek. Ale nie mogę tu nic zrobić, oprócz zamknięcia tego. Mogę iść znowu na czatroletkę. Hey Bob, how are you? No, to samo. Od początku. Tak sądzę. Ale zmieniło się tutaj. Jesus. Ciekawe, czy to będzie ten sam plik. To jest to samo. Ale ha nie działa. Bo teraz już sobie znalazłam. Ha. Co? Nie mogę tego wyłączyć. Okej, czyli to nie pomaga. Możemy wyłączyć komputer w takim razie. Okej. Mogę się ruszać. Trochę to takie mało płynne, ale spoko. Co tu mamy? Droga do szczęścia. Cześć.
To też jest Bob? Bob. I to też jest Bob? Wszyscy jesteśmy Bobami. Budowniczymi. Okej. Okay. Yo. Yo, yo, yo. Czy znajdziemy tu coś? Wszędzie jest ta książka Droga do Szczęścia. Na dodatek wygląda, jakby była właśnie wydawnictwa, w którym pracuję. To jest wydawnictwo. Nie wiem, czy to wydawnictwo, ale wydane dla potrzeb firmy. Bob. Pogadajmy, Bob. Skoczmy na piwo, Bob. Bob. Chodź na piwo, Bob. Co tu mamy? Papierki, ziomek. Posprzątaj. O, hi, Bob 2. Co to jest biurkas z kuchni? I pomoże nam uciec. Okej, czyli Bob 2 już nie jest Bobem, który jest Bobem robotem. O, tu jest wyjście. Fa, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pewnie musiała poznać prawidłową kolejność. O, sorry. Nie wiedziałam, że jest to masz taka brutalna... No, Jesus. Sit. Okej, mógł zrobić origami. Jeszcze? Okej, zrobiłam... O, może to kogoś uszczęśliwi. Wątpię. Ale chciałabym umieć zrobić coś takiego. Okej, muzyka się skończyła jakoś tak ran... A i tak nie. Dziwnie się chodzi, wiecie? Ja naprawdę... Próbuję iść tak płynnie, ale on tak się bardzo... rzuca. Okej, psujemy wszystko. Tam jest kuchnia, ale nie chcę od razu iść do kuchni. Chcę się tu rozejrzeć. National Geographic. Nie mogę tam wejść. Dziwne to było. Au! Czemu błażę? Rybka ci zdechła. Czy mogę znaleźć inną rybkę? Może tą, którą zrobiłam. Ostatnia Coca-Cola. Nie mam pieniążków. A jednak mam. Oczywiście się zablokowała. To nigdy nie działa. Nie. Nie dało rady. Idziemy po rybkę z origami. Może się ucieszy. Nie wyśmieje. O. O, okej. Okay. Hej. 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 Jak ją dać? Okej. Okay. O, 3 kroki będziesz wolny. Zmieniło się. Tutaj nadal nic. Nie będę wchodzić już w czat ruletkę, bo nie sądzę, żeby to pomogło. Co tu jest? Ziomek, podglądasz nas? Team, 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 team. Widzę Boba. Wskazówki się cofają. Tim, tim, tim. Okej. Okay. Nie mam klucza. Nie otwieraj. Okej. Okay. Monitoring. Fuck. I co ja mam z tym zrobić? Co tam się stało?
zabiłam szefa? Tu leży? Nie, siedzi tam. Ale... Yo, boss. Wracaj do pracy niewolniku. Zobaczymy, jeszcze się policzymy. Dobra, znajdźmy teraz w kuchni to, co chciał tam ten ziomek. Ja wciąż nie wiem, czy to jest jakiś... pączek? Coś takiego? Yo. Yo, dude. Sorry. O, co to jest za klucz? Dlaczego to klucz? Dlaczego to może być klucz? Dlaczego to jest klucz? Do tu? Okej, okay, uciekam. Bo też nikt mnie nie goni. What? Rybki. Okej, mogę podziwiać się. To jest motelek? Okej, zrobiłam kolejny krok. Ale wiecie co? Nie mam pojęcia, co teraz. Okej, jeden krok. Mamy tu przewiew. Okej. Nikogo nie ma. Wszyscy zniknęli. O, jeez. Że niby mam skoczyć? To jest moje... To jest moja wolność? Nie! Mogłam coś tam zrobić! Damn! Zawsze jest poniedziałek. To była bardzo krótka gra. Ciekawie zrobiona, muszę przyznać. Nawet się uśmiałam w ciągu kilku minut gameplaya. Wychodzi na to, że moją wolnością było samobójstwo. Być może byłam w depresji. Chyba chcieli przedstawić taką typową korporację. Okej, okay. Myślę, że nie znajdę tutaj większego, głębszego sensu. Gra była fajna, okej, okay. Taka w zasadzie mini gra, bo nawet 15 minut mnie to nie zajęło. Na początek myślę, że wystarczy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Postaram się wstawiać więcej takich gier co niedzielę, przynajmniej co niedzielę. Postaram się, żeby zawsze coś było. Jeśli macie jakieś gry warte polecenia, możecie pisać w komentarzach. I może coś z tego wybiorę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie zostawić kciuk w górę, napisać komentarz. Jeśli Wam się podoba taka seria albo taki pomysł, to będzie mi miło, jeśli dacie znać w komentarzu. Nie chcę, żeby na moim kanale był tylko Minecraft, bo zwariuję. Także do zobaczenia w następnych odcinkach. Bye!